Dzień dobry, witam to Antaos i zapraszam Was na Let's Level Blood Moon. Tak więc tym razem już na ósmym poziomie ładnie poszło. Skoczyłem praktycznie dwa poziomy do przodu po dwóch misjach. Jest to bardzo ładny wynik, ale będę zamierzał jeszcze zmienić nieco zakon. Do tego, co połączyłem tu poprzednio, nie ma bonusu do doświadczenia. Tak więc sam bym siebie na razie wyrzucił. Chyba znalazłem właściwy zakon dla siebie. A mianowicie ten. Mamy tutaj łowców. Ładny bonus do doświadczenia. I wolne miejsce od poziomu piątego. Spróbujmy. Tak jest. To mi da ładny bonus do doświadczenia. Na razie nie umiem ich wesprzeć. Troszkę za mało złota zarabiam, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. A przy okazji, przywitamy się w moim nowym zakonie. A widok jest to standardowy, pozycja nie do końca jest wyświetlana. Nie pamiętam która, ale było tam dosyć z tyłu. 73 to jest pozycja, 9 na 73. Cokolwiek ta wartość znaczy. Mam troszkę zasobów złota, które znowu rozdysponuję. Pójdzie na siłę 75 93. Niech herzm jeszcze nie będę rozbudowywał. Chociaż powoli by się przydało. I jednak na ten pierwszy dzień, gdzie będę tylko wydobywał sobie poziomy, nie będzie mi potrzebne zbytnio. Najpierw muszą się zresetować sklepy, żeby jakieś adekwatne do mojego poziomu zasoby mieli. Skończmy obecną misję. Pies. Dosyć silny ten piesek, ale na szczęście nie trafił. Nie zawiodłem się na tobie. Oby, tak dalej. I ładna sumka doświadczenia: 239 punktów. Zobaczmy, co mogę tutaj jeszcze zdobyć. 22 za 4 minuty, 79 i 33 zdecydowanie. Ta misja, zbudfiały nagrobek. Muszę załatwić dla kogoś pewien przedmiot. Zlecę to tobie. Chodzi o zbudfiały nagrobek. Cokolwiek zbudfiały ma oznaczać, nie znam tego słowa. W Londynie jest opuszczona stacja kolejowa. Udaj się tam, zaufaj mi. Ty też na tym skorzystasz. W porządku. Ruszajmy na tą stację, która nie wygląda wcale przyjaźnie. Potrwa to 4 minuty, tak. Troszkę złota mi przybyło. Więcej siły woli. I więcej obrażeń. Równe zero. Tak więc bonus zakonu już się przydał. Arena. Z kim z was mógłbym sobie zawalczyć? Najchętniej z tobą, ale... Chyba byś mnie zgniotła dosyć mocno. 252, 441. Nie do końca byś mnie zgniotła, ale potrzebowałbym więcej... ...siły woli. 441. Mógłbym ogólnie spróbować. Jeśli mnie nie zabije tym pierwszym atakiem. Sto coś, jak stoję z wytrzymałością? Przewodności mam sporo, zaryzykuję. Tak jest, mój atak fizyczny załatwił sprawę, mimo że ryk był silniejszy od mojego oczyszczenia, i napój ich dostałem. I 2400 zasobów. Z taką sumką, że mogę się pokazać w sklepie. Pas mam, ale nie ma nic adekwatnych do mojego poziomu. Mogę przesortować towar, ale sam się przesortuję jutro, więc szkoda mi tych kryształków. Ale ty nic nie robisz. To już najlepiej, żeby się sam zresetował. W takim razie zbustuję sobie statystyki, żebym ładnie szedł do przodu. Za mało pieniędzy 50 zostało. W porządku. 3916 poziom. Rzek 1800. Nie. Tego bym nie przeżył niestety. Jeszcze nie. Ale zobaczymy, co mi przyszłość przyniesie. Kryjówka jest dostępna. Pozostało ulepszeń. Dwa ulepszenie kryjówki. Komoda. Tu ulepszenie to tylko wizualna zmiana. To nie poprawi. Nie poprawia Twoich umiejętności. A, mogę zmienić wizerunek już obecny. Mam dwa ulepszenia już. Zasłony nie polepszą umiejętności, nie polepszą umiejętności. To też nie, ale pewnie od pewnego poziomu będzie ulepszać, skoro tak to jest wylistowane. Na razie ulepszyłbym łóżko, bo te zakrwawione nie wygląda mi przyjaźnie. I mogę mieć jeszcze lepsze. Kolejnego ulepszenia nie mam. Kim ty jesteś, Szanowny Panie, co masz miecz w tym kiju? Mogę ci w czymś pomóc? Nieoczekiwana wizyta Baltazar zlecił ci już kilka zadań i jest zadowolony z wyników. Czas sprawdzić, czy nadajesz się do istotnych misji. Mam na imię Rafael. Wspólnie z Baltazarem kierujemy tą organizacją. Zanim cię wtajemniczę, musisz przejść kilka prób. Najpierw sprawdzimy twoje umiejętności walki, wręcz. W Curychu ukrył się wilkołak, zajmij się nim. Udało ci się odnaleźć wilkołaka, czas udowodnić, na co cię stać w walce. Mm, A tak? W porządku. O miał tylko piąty poziom i moje oczyszczenie go zgniotło praktycznie. Oto siła magiczna łowcy. Czyli ty jesteś tak zwanymi lochami, które znamy z Shakes and Pierwszy krwiopija, nieźle, jak na początek. Choć sądziłem, że poradzisz sobie z tym szybciej. Twoim kolejnym celem jest krwiopijca. Znajdziesz go w bukareszcie. Nie zapomnij się przygotować. W odróżnieniu od Wilkołaka ten może być dla Ciebie sporym wyzwaniem. Tak, i za godzinę będzie dostępny. W porządku. Skoczyłem zaraz na dziewiąty poziom i skończę obecną misję. Krwiopica. Dobrze z tobą robić interesy, jak zawsze. Z tobą również. Dziękuję za doświadczenie. I zaraz kusiłbym się na kolejną misję. Pancerz 73. Obecnie chyba mam tylko 44 pancerza. Ale to jest ładna sumka doświadczenia. 276. Ale 12 minut. 4 minuty 22 za 8,69 za 12 276 jak najbardziej tak i przy takiej sumie już poświęcę moją adrenalinę 12-minutowa misja to można mara dobra robota tego już dawno i daj mi tą ładną sumkę doświadczenia. I została mi jedna minuta, tak? Siła woli. Pie... Nie, siła 15 i siła woli 9. Ładny kwiepunek. 70 pancerz i kondycja. Ale chyba jednak skusiłbym się na tą siłę. Tutaj 15 i siła woli 9. Jak najbardziej tak. Adrenalinę tutaj sobie zaoszczędzę. Poziom 10 już. A tu misy bym jeszcze przeczekał. Troszkę wpadło mi złota. 21 jest balans, więcej żywotności i nie wystarcza na charyzmę. Najlepiej no, bym wszystko zaraz ulepszył, jak tam w zakonie. Nikt się nie odzywa, ja mam dziesiąty poziom, nie pozostałych. Każdy poziom, czyli 20, daje mi 20% więcej doświadczenia. 5000 na ulepszenie, drogo, naprawdę drogo. Ale z czasem. Zarobimy swoje, zamek. z tym razem świetna robota. Szybko i boleśnie, tak jak to powinno być. I zdobyłem ten piękny amulet. I chyba nie będę mógł wybrać nic nowego. No właśnie, uzupełnij wytrzymałość. Potrzebujesz więcej wytrzymałości, czy chcesz ją uzupełnić? Możesz to zrobić tylko dwa razy dziennie. Na no to bym się na razie nie skusił. Komnatę chwały skoczyłem ładnie do góry. Arena za 5 minut dopiero będzie dostępna. Grabiarz. Witaj. Tak więc u ciebie mogę pracować za złoto. Ale jak będę u Ciebie pracował, pewnie nie będę mógł walczyć na arenie. I charyzma mi zwiększa zysk. 3000 za 10 godzin, a za 5 minut mogę walczyć o 2000. Ogólnie co 5 minut mogę walczyć o kilka tysięcy. Czy co 15? Tak więc. No, pasywnie grabiasz by się opłacał. Ale jeśli będę mieć więcej charyzmy, to tu jej znacznie więcej zarobię. To była godzina do przeczekania u ciebie. Ciekawe, czy możemy wpływać na te wpływy? Gdzie nasz zakon jest? Jukatan, to i wampiry rządzą. Mamy mało wpływu. Tylko 10 najsilniejszych grup obejmuje kontrolę nad miastem, zastanów się przed zbudowaniem kwatery głównej, bonus otrzymywa, otrzymują wszyscy gracze tej samej rasy, wampiry, wilkułaki, łowcy. 38 bonusu tu mamy i zdobędziemy więcej. Jak będę rosnął bardziej w siłę. Jesteś gliną? Nie. A ty? Siła, woli, kondycja, jeden. Piętnaście do siły, zobaczmy jak skoczą obrażenia. 315 ma obecnie. 382. Ładny bonus. I za pięć zł mogę sprzedać. Dla ciebie na pamiątkę. Czego szukasz? Tego, czego ty jeszcze nie masz. Niestety. Ale mam nadzieję, że jutro będziesz miała. Witaj. Witaj bardziej. W porządku. Jak na razie chyba przeczekam na walkę na arenie. 1860 Ty masz mniej groźny ryk. A tak 200, ile mam ataku? 236, więc powinienem dać jej radę. Obrażenia mam znacznie większe. Magię mam większą. Żywotność 365 722. W porządku. Nie ma ze mną szans. Ty dajesz jeszcze więcej łupów. 836 klątwa, jesteś wampirem. oczyszczenie 781. Nie masz aż tak dużo więcej siły. Masz mało obrażenia, masz dużo zręczności. 236? Równo tyle co ja. Żywotności masz więcej, ale za mało obrażeń zadajesz. Jak przeżyję tą klątwę, to mam bardzo ładne obrażenia fizyczne. 298, 382. Nie jeszcze 10 sekund, tak więc powinienem tą panią być w stanie pokonać zobaczmy. Klontwa weszła. Doskonale jednak to działa tak jak kalkulowałem. Ładna sumka złota wpadła mi w ręce na kolejnej walce areny za 3000 nawet. Z przeżyciem tej klątwy może być problem i tych obrażeń. Wszyscy macie tak ogromne obrażenia, jedynie ty masz niski ryk, ale te obrażenia mogą mnie wykończyć. Tak więc... Ponad 1000 musiałbym mieć. Nie mam więcej złota. Drogo to wychodzi. Więcej obrażeń. 246 celności. Z tobą mógłbym sobie poradzić. Klątwą mnie możesz mocno zranić, ale w ogóle nie dbasz o swój atak. A Ciebie bym pokonał i z zdolnością specjalną, i obrażeniami obecnie. O żywotności masz znacznie mniej 553, ja mam 722. Ale w porządku. Tak więc na obecną chwilę zrobiłbym sobie nieco przerwy, ale co chciałbym jeszcze zobaczyć. Nie wiem, czy to dobry moment. Czego chcesz? Skuszy się na tą pracę. Na 3200. A co chciałbym sprawdzić? Tak, chyba będę mógł walczyć na arenie, mimo że pracuję u grabarza. więc ewentualnie potem tutaj jej i spróbujemy. Tak czy owak, na obecną chwilę jestem już na dziesiątym poziomie, a Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnych części serii. To Taos, over and Out.